Polichromia w kościele ewangelickim ze Stadeł, pokrywająca strop i balustradę empor, jest rekonstrukcją malowideł z około 1806 roku. Po opuszczeniu wsi przez niemieckich osadników w 1944 roku budynek przez lata stał opuszczony i zaniedbany. W 1958 roku świątynię przeniesiono do pobliskiego Świniarska i zaadaptowano na kościół katolicki. Przekształcono wówczas bryłę i wnętrze budynku, między innymi zlikwidowano pokryte malowidłami empory. W 2003 roku polichromia na stropie uległa zniszczeniu podczas pożaru, który strawił dach świątyni. Dwa lata później zniszczony kościół przeniesiono do sądeckiego skansenu, gdzie został odtworzony w formie z lat 30. XX wieku. Malowidła, znane ze zdjęć przedwojennych oraz wykonanych niedługo przed przeniesieniem kościoła do Świniarska, zrekonstruowano w 2017 roku. Różniły się one poziomem warsztatu, można więc przypuszczać, że oryginalne były wykonane przez dwa zespoły malarskie lub różnych artystów. Bardziej biegły zrealizował malowidła pokrywające sufit. To wyobrażenie nieba podzielonego obłokami na dwie części, dzienną ze słońcem od strony ołtarza oraz nocną z księżycem i gwiazdami od strony chóru. Firmament niebieski symbolizuje Królestwo Boże, w którym słońce jest Chrystusem, księżyc – Kościołem, a gwiazdy – apostołami. Poniżej, w fasetach obiegających wnętrze, na jasno-niebieskim tle namalowana została iluzjonistycznie balustrada, ozdobiona wazonami i girlandami kwiatów. Malowidła na przedpiersiach empor i chóru przedstawiają Chrystusa i 12 apostołów. Jakość artystyczna malowideł znacznie różni się od tych na stropie. Polichromia ma cechy malarstwa ludowego. Występują błędy anatomiczne, gruby kontur, uproszczenia w traktowaniu szat i rysów twarzy. Pomiędzy poszczególnymi wizerunkami widnieją iluzjonistyczne girlandy kwiatowe.